Dzień dobry Państwu. Adrian Stankowski, to jest program Republika. Po południu jest z nami pan Patryk Jaki, eurodeputowany Prawo i przepraszam, Solidarna Polska. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Wczoraj konwencja Solidarnej Polski, od której pewnie byśmy zaczęli dzisiejsze spotkanie, ale w trakcie, właściwie przed konwencją doszło do niecodziennego zdarzenia, które no, jakichś zapasów z panem Kołodziejczakiem. Co tam się stało, panie pośle? No, to znaczy tak, no, widać, że oni od samego początku na mnie polowali, bo najpierw gdzie znaleźli mnie na ulicy i zablokowali mój samochód. Potem zablokowali mi możliwość w ogóle chodzenia, to znaczy otoczyli mnie fizycznie. Potem jak znalazła się jakaś ochrona, która chciała mnie wprowadzić windą do windy, no to zablokowali tą windę. No to w sumie trwało, nie wiem, z pół godziny, 40 minut, kiedy się nie mogłem ruszyć. I ja powiem szczerze, że byłem trochę zaskoczony tą sytuacją, ale w związku z tym pogrzebałem i sprawdziłem, kim są ci ludzie w ogóle, którzy mnie tak zaatakowali. No i pewnie już mam odpowiedź na pytania, dlaczego tak się stało. Mianowicie ta Agrounia to jest formacja, która przecież całkiem niedawno miała swój kongres założycielski jako partia. I kogo mogliśmy zobaczyć na tym kongresie założycielskim? No, po pierwsze rzesze członków partii Zmiana. To jest taka prorosyjska partia w Polsce, której szef był aresztowany za szpiegostwo na rzecz Rosji. Na tym dodatek kongresie... Chin, panie pośle, bo to tam Chin są też, dwa zarzuty. Tak? To prawda, to prawda. Dodatkowo na tym kongresie na zdjęciach z Kołodziejczakiem ściskał się korespondent kremlowskiej agencji Sputnik. Plus też dawny korespondent z Donbasu, prokremlowskiego Instytutu Nowych Państw, założyciel narodowego, jacyś inni ludzie z partii Zmiana i tak dalej. No generalnie wszystkie możliwe rosyjskie onuce w Polsce wspierają pana Kołodziejczaka, tworzą razem z nimi partię. No i ja się zastanawiałem, dlaczego oni się akurat uparli na mnie. No ja jestem taką osobą, która rzeczywiście tutaj od lat tworzy różne dokumenty atakujące Rosję, bardzo mocno popieram Ukrainę. No i widać, że być może to jest jakieś zlecenie. Widać, że im się bardzo nie podoba moja postawa antyrosyjska i proukraińska. To powiedzmy, że trzeba to wpisać w jakiś ten scenariusz wydarzeń, że Rosja ma swoje zasoby w Polsce. Pięciu agresywnych ludzi, od których czułem alkohol, próbowało mi ja widziałem, że próbowali mnie sprowokować do jakiejś bójki. To jest też taka typowa działalność służb specjalnych. Myślę, że w ogóle tym towarzystwem powinna się zająć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast ja nie dałem się sprowokować, zupełnie spokojnie znosiłem tą sytuację. To, co jest może mniej, to, co jest niezwykłego w tym wszystkim, to mianowicie to, że no, oczywiście media III RP w takim tonie aprobatywnym przedstawiają jakiś spór pomiędzy tam Jakim i Kołodziejczakiem. To jest na zasadzie takiej, że ktoś ukradł i ktoś jest okradziony, ale media to przedstawiają nam tak, jakby nie było tego, który atakuje, nie było tego, który był ofiarą. No w związku z powyższym tak to można powiedzieć tradycyjnie. To znaczy, jak już jest do wyboru Zjednoczona Prawica, a zasoby Putina w Polsce, to wybierają zasoby Putina. Bo pan Mateusz Piskorski to były poseł samoobrony, którego proces z niejasnych przyczyn toczy się od dłuższego, no już długi czas, ale tam jest pewna nowość w tym procesie, bo pan Piskorski jest oskarżony nie o to, że on przekazywał Rosji czy Chinom jakieś informacje, które zbierał, tylko wręcz przeciwnie, on rozsiewał informacje zadaniowane przez te państwa. Taki jest zarzut prokuratury. No, tylko to jest pewien niuans prawny, bo szpiegostwo to formalnie rzecz biorąc tego nie obejmuje. Czy zatem nie należałoby po prostu zmienić czym prędzej treści tych artykułów kodeksu karnego?
No być może rzeczywiście jest tutaj jakieś pole do zastanowienia się nad działalnością służb i rozszerzenia odpowiedzialności z zakresu tego artykułu, o którym pan redaktor wspomniał. Natomiast no jedna rzecz jest niezmienna, to znaczy to, czy ktoś przekazuje bezpośrednio jakieś notatki Rosji, czy z drugiej strony rozsiewa to, co na czym Rosji zależy, to generalnie jest dokładnie to samo. W związku z powyższym ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, na czym stoi. No bo być może taki jest ich cel, tych ludzi, żeby sprowokować jakąś bójkę, prowokować jakieś zadymy w Polsce. Pamiętajmy, że na terenach byłego Związku Sowieckiego, no wszędzie Kreml ma takie swoje przybudówki, które właśnie go zajmują się głównie tym, to znaczy prowokowaniem jakichś zadym. No i chodzi o to, żeby państwo polskie tutaj potrafiło mądrze reagować. To do tego jeszcze chciałbym wrócić, ale teraz chciałem zapytać o konwencję, bo wczoraj minister Ziobro zapowiedział przedstawienie projektu zawieszającego unijny podatek od emisji dwutlenku węgla. To wszyscy wiemy, o co chodzi. To jest jedyny na świecie podatek, którego wysokość jest wyznaczana grą spekulacyjną na giełdzie. Panie pośle, ale czy to da się przeprowadzić, krótko mówiąc, bo o tym mówi bardzo, bardzo głośno, domaga się tego premier Mateusz Morawiecki i trochę mam wrażenie, że się odbija od ściany. No bo dlatego, że panie dyrektorze, no domaganie się tego, no to minister Szymański też się domagał, żeby Polska była równo traktowana, tylko pamiętajcie państwo, że no, dla partnerów, którzy nie mają wobec nas dobrej woli, no to nie liczy się to, co my mówimy, tylko liczy się to, jak my działamy. Jeżeli oni widzą słabość, no to będą wykorzystywali tą słabość, bo to jest jakby kwestia tego, żeby w polityce zagranicznej naszej polskiej mieć dobre założenia. No bo bez dobrych założeń, bez dobrych koordynatów, no to no niestety no nie da się prowadzić skutecznej polityki. No jeżeli założenie jest takie, że Niemcy chcą wobec nas dobrze i chcą się z nami dogadać i im chodzi tylko o demokrację i praworządność, a nie założenie takie, jak ja mówię od początku, że oni tak naprawdę to chcą tylko, żeby Polska była podwykonawcą ich usług i żeby była częścią przedłużającą ich imperialne ambicje, no to jeżeli to wybiera się to założenie numer jeden, no to się musi kończyć źle. I w związku z tym propozycja nasza Solidarnej Polski jest następująca. Zawiesić ETS, ale nie tylko gadać o zawieszeniu ETS-u, tylko przygotowaliśmy projekt ustawy do tego, żeby to zrobić. Tym bardziej w świetle dzisiejszych oświadczeń, które niestety od dawna były dla mnie oczywiste, że Polska nie dostanie żadnych pieniędzy europejskich, póki nie wybierze niemieckiego słupa na premiera, no to my nie mamy, uważam, wyjścia. No skoro my nie mamy już żadnych pieniędzy od nich i mamy nie dostać żadnych pieniędzy od Unii Europejskiej, no to dlaczego mamy płacić ten haracz dla jakichś spekulacyjnych firm zarejestrowanych na przykład na Kajmanach z rosyjskim udziałem? To pan redaktor oczywiście o tym wie, natomiast ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że inflacja w Polsce, czyli to, że musimy płacić wyższe kredyty, wyższe ceny w sklepach i tak dalej, jest napędzana głównie przez wysokie ceny energii. A wysokie ceny energii mamy w Polsce z dwóch głównych powodów. Po pierwsze dlatego, że Niemcy za pomocą Unii Europejskiej wymuszały na wszystkich krajach, żeby kupować gaz i likwidować węgiel i jakoś tak nie inwestować w atom, po to, że same miały gaz tani z Rosji, ale Rosja nie sprzedawała Niemcom taniego gazu, dlatego że jest głupia i wie, że gdzie indziej może sprzedać drożej, tylko dlatego, że to była łapówka polityczna w zamian za koncesje, które Niemcy dawały Rosji, tam gdzieś w Gruzji kawałek, w Mołdawii kawałek i tak dalej. I to jest pierwszy powód, dlaczego mamy ten kryzys, no bo przecież jakby energię można równie dobrze wytwarzać z węgla, nie tylko z gazu, tylko że dzisiaj już tego węgla nie ma, bo... Znaczy on jest, tylko że Niemcy i Unia Europejska zakazują go wydobywania nowych, odkrywania nowych ścian i tak dalej. I to jest jakby jeden powód. Gdybyśmy nie zgadzali się na tą politykę unijną, żeby nie można było otwierać nowych ścian i tak dalej, no to Polska dzisiaj nie dość, że miałaby najtańszą energię w Europie zdecydowanie, bo i tak sobie całkiem nieźle z tym radzimy. Natomiast zdecydowanie najtańszą, nie dość, żeby miała, to jeszcze by sprzedawała ten węgiel z ogromnym zyskiem na całym świecie, tak jak to było w dobrych czasach II Rzeczypospolitej i to by był się nasz ogromny lewar gospodarczy. A drugi powód jest taki, że nałożony jest ten idiotyczny podatek, haracz w postaci ETS-u, który powoduje, że wydobycie węgla jest po prostu mało opłacalne. I skoro my nie mamy żadnych pieniędzy z Unii w tej chwili, no to ja nie widzę żadnego powodu, żeby ten haracz utrzymywać, otwierać nowe ściany, przestać i przyjąć ustawę, że zawieszamy ETS i do widzenia. Tym bardziej, że naprawdę są dobre podstawy prawne. Myśmy wskazali, że są dobre podstawy prawne do tego, żeby ten ETS zawiesić.
Panie pośle, minister Zbigniew Ziobro chce pozwać Niemcy, o których pan wspomniał, przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o system kwalifikacji sędziów w Niemczech. Tam zupełnie inaczej niż u nas sędziowie po prostu mogą być członkami i są członkami partii politycznych. Tam w ich procesie rekrutacji w ogóle nie ma żadnego KRS-u. Polska na tym tle rzeczywiście się jawi jako kraj, no, bardzo taki praworządny. No to nie chciałem uniknąć tego słowa, które jest tak nadużywane, ale ja się zastanawiam, czy może trzeba byłoby Niemcy za co innego pozwać, bo oto Niemcy no tak naprawdę wypowiedziały traktaty europejskie, wymuszając przyznanie sobie tej pozwolenia na pomoc publiczną w gigantycznej wysokości. To jest rzecz, która może rozsadzić Unię Europejską. No tak, no po pierwsze rzeczywiście, wracając do pierwszego wątku, no Polska jest praworządna, tylko właśnie chodzi o to, żeby już nie była praworządna, tylko żeby była leworządna. To znaczy chodzi generalnie o to, żeby w Polsce był taki system, że Jaruzelski totalitarny reżim komunistyczny mógł wyznaczać sędziów, a demokratyczna władza Zjednoczonej Prawicy, za ich czasów już nie można powoływać sędziów. I to jest właśnie, to jest leworządność i mu właśnie o to chodzi. To po pierwsze. A po drugie, wracając do pana, do drugiej części tego bardzo dobrego pytania, uważam, no przecież to jest rzeczywiście tak, że no Polska jakby chciała nawet złotówkę wydać, żeby pomagać w ten sposób napędzać własną gospodarkę, to musi przechodzić jakieś upokarzające procedury, które trwają i trwają, a tutaj Niemcy jak chcą, to po prostu od razu, mimo że pewnie żadne inne państwo by nie uzyskało takiej zgody. I dzieje się to, dlatego to bardzo dobrze to wyjaśnił nie kto inny jak sam pan Janusz Lewandowski, którego pytano, dlaczego akurat niemieckie stocznie nie musiały być likwidowane, a polskie były za waszych czasów. No to on przyznał zupełnie szczerze, że no ale to silnemu wolno więcej. No i problem polega na tym, że my nie chcemy, żeby była jakaś Unia, gdzie jednym wolno więcej i drugim mniej. Tym bardziej, jeżeli ta Unia powołuje się na to, że wszyscy jesteśmy równi, praworządni, demokratyczni i solidarni. A to jeżeli solidarność ma polegać właśnie na tym, że Niemcy mogą wszystko, a inni nie mogą nic, no to bynajmniej nie są żadne te ich prawa podstawowe, na które się tak lubią powoływać. Tylko że teraz to jest tak, że to nie chodzi, przepraszam, o jakąś stocznię, bo nawet najbardziej miłą naszemu sercu, tylko to jest no, rozwalenie całego systemu Unii Europejskiej i skierowane nie tylko przeciwko Polsce, ale przede wszystkim przeciwko krajom południa Europy, które nie wytrzymają takiej konkurencji niemieckiej gospodarki, która jak się okazuje musi być dopingowana. Najpierw była dopingowana na dopingu rosyjskiego gazu, a teraz na dopingu pieniędzy uzyskanych z tego gazu. No przecież tak jest. No to prawda, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że te państwa południa, jak pan mówi, redaktor, no to one bardzo dobrze wiedzą, że Niemcy trzymają na nich rękę, łapę na nich trzymają w postaci tych KPO, na którego ja od początku wiem, że to się nie wolno zgadzać. A bez tych pieniędzy tamte państwa nie przeżyją, no bo oni mają tam około 200% zadłużenia, 200% PKB zadłużenia. No w związku z tym ja jestem sceptyczny co do ich zdolności jakieś tutaj wolty, o ile we Włoszech być może będzie na to jakaś szansa, z jakąś nadzieją na to patrzę, o tyle w Hiszpanii proszę pamiętać, że jest rząd Zapatero II, dla którego no ważniejsze są sprawy gender dla 14-latek, zmiana płci i tak dalej, niż sprawy takie, o których pan redaktor mówi. No w związku z tym no, jestem sceptyczny co do tego, że będą w stanie się przeciwstawić Niemcom. Jedyna siła, która jest w stanie przeciwstawić się Niemcom, jak to drzewiej bywało, jest po prostu Polska. I chodzi o to, żebyśmy nie liczmy na to, że to te niemieckie polityczne podzespoły w Polsce to zrozumieją. Natomiast no, ja chciałbym, żeby wreszcie nasz cały obóz to zrozumiał, bo od samego początku, od kiedy my tutaj rządzimy, no to są ciągle z tym problemy. I dlatego jesteśmy się w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, bo jestem przekonany, że tak być nie musiało.
Jest nowy minister do spraw europejskich. Miejmy nadzieję, że oznacza to nowe akcenty w polityce europejskiej. Takie są przynajmniej zapowiedzi. Ale właśnie pan minister wspomniał o oświadczeniu pana Marka Lemaitre'a. To jest średniego szczebla urzędnik, który właśnie oświadczył, że Polska ma nie dostać już nie tylko tych pieniędzy z KPO, ale pieniędzy z Funduszu Spójności. No, to nie ma niespodzianki w tym, że ten pan był wcześniej asystentem trzech polityków, pana Sameckiego, Danuty Hübner i Janusza Lewandowskiego. Taki przypadek. Tak. Natomiast pan Janusz Wojciechowski, polski komisarz, mówi nie, Polsce nie grozi wstrzymanie funduszy rolnych i funduszy spójności też nie. Potwierdził to stanowczo w imieniu komisji odpowiedzialny za budżet Unii Europejskiej komisarz Hahn. Jednocześnie Donald Tusk mówi, że on to tak z dnia na dzień załatwi nam pieniądze z Unii Europejskiej. No pewnie przez to załatwi, że przestanie blokować, ale no właśnie najbliższe wybory no, odbędą się w cieniu tego szantażu. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. No, rozstrzygając w tej sprawie, kto ma rację, to uważam, że zawsze trzeba szukać odpowiedzi w logice. Mianowicie, no rzeczywiście pan komisarz Wojciechowski z całym szacunkiem dla niego, no ale to przecież on przyniósł to doskonałe rozwiązanie panu prezydentowi, panu premierowi, które polegało na tym, że zgódźmy się tylko na kwestionowanie statusu sędziego w Polsce, to jest ta ostatnia ustawa, a pieniądze z KPO od nas popłyną. No to i był pewny, że popłyną. No to przegłosowano tą ustawę wbrew naszej woli jako środowiska Solidarnej Polski w Sejmie. I efekt jest taki, że Unia Europejska zobaczyła, że może po prostu chłodzić nam po głowie i teraz chce jeszcze więcej. Nie dostaliśmy żadnych pieniędzy, a w zamian kolejni sędziowie kwestionują już statusy kolejnych sędziów i zaraz nam rozwalą cały system prawny. To ja tylko dopowiem, bo w takim razie, przepraszam, że wyjdę słowo, że 30 sędziów Sądu Najwyższego oświadczyło, że nie będzie orzekać sędziami wyznaczonymi przez nową KRS, oni mówią neo-KRS w odróżnieniu do paleo-KRS, to jest skomplikowane, ale no, odmówili orzekania, krótko mówiąc. Znaczy tak, ale to, żebyśmy wiedzieli w ogóle o co tutaj chodzi. Znaczy, to rozgrywka dla mnie była czytelna od samego początku. Oni robią ten sam numer, który robiono w Polsce w XVIII wieku, to znaczy Niemcy, Prusy i Rosja dogadały się, żeby w Polsce po cichu utrzymywać liberum veto i jak to napisały, mówiły wprost po to, żeby był chaos prawny, bo wtedy Polska będzie słaba i wtedy będziemy tam mogli robić co chcemy. No i dzisiaj dokładnie jest ten sam element, to znaczy w Polsce ma być podtrzymywany bunt sędziowski, obniżanie rangi polskiego prawa, tak żeby nie było stabilne, tak żeby można było podważać sędziów, wyroki. To jest po prostu porozumienie, wcale bym się nie zdziwił, jak za ileś lat wyjdzie, że to jest porozumienie Niemiec i Rosji. No i teraz mamy, o ile jakby tym, tak jak mówię, tym niemieckim zasobom w postaci Tuska, to ja się nie dziwię, że oni to popierają. No, no tyle dziwię się naiwności niektórych polityków z naszego obozu, bo tak jak mówię, no akurat ten numer to nam przynieśli komisarz Wojciechowski z prezydentem Dudą i chciałbym, żeby oni też wyciągnęli z tego wnioski. Jeżeli on dzisiaj mówi, że on jest pewny, że te środki otrzymamy, że to nie jest tak, jak mówią, to ja też sięgam do rozwiązań logicznych. Panie redaktorze, no gdyby pan był kanclerzem Niemiec i pan widzi, że sobie w Polsce pan może rozwalać system prawny, że może pan osłabiać to państwo, że może pan wspierać swojego człowieka, bo za rok pan ma wybory i w zamian za to pan nie ponosi żadnych konsekwencji, to czy pan by to robił, czy nie? No Niemcy to jest profesjonalne państwo, oczywiście, żeby pan to robił. No i są jacyś u nas ludzie, którzy wierzą, że Boże, tam kanclerz Scholz ma takie szczytne idee i może nie chce tego robić z panią von der Leyen. No ludzie, obudzić się. Panie pośle, no pan poseł jest świadkiem między innymi, że ja już dawno mówiłem, że te problemy polsko-unijne to trzeba w relacji z Berlinem rozstrzygać, ale ostatnio o tym, no tak ten problem formułuje Jarosław Kaczyński. Mówi, że Bruksela to jest maska Berlina. Jakie my mamy argumenty w sporze z Berlinem? No, Polska ma bardzo dużo argumentów w sporze z Berlinem, a miała ich jeszcze więcej, to znaczy no, przede wszystkim podstawowe i najprostsze to jest prawo weta.
Po drugie, pamiętajmy, że prawo weta, które my po prostu odpuszczamy za każdym razem, kiedy Niemcy się do nas ładnie uśmiechną, a potem zmieniamy. Że ostatnim razem, jak von der Leyen przyjechała do Polski zrobić konferencję, że niby mamy już te pieniądze z KPO. Dlaczego to zrobiła? No dlatego, że zawetowaliśmy pierwszy raz, bo chodziłem za tym, dwa bardzo ważne dokumenty od pierwszy raz od wielu lat postawiliśmy się Unii i nagle się okazało, że chcą nam wypłacić pieniądze. No to po tej konferencji, mimo że żadnych pieniędzy jeszcze nie dostaliśmy, no to myśmy puścili te weta, no i znów nie mamy pieniędzy. No to przecież ludzie, no to przecież to jest oczywista sprawa. No i teraz trzeba szukać takich momentów, gdzie się te weta. Po drugie, pamiętajmy, że ta giełda energii to jest w Lipsku, te całe te spekulacje, o których rozmawiamy i wypowiedzenie ETS-u rozwali im ten cały system. No to trzeba Niemcom jasno powiedzieć, panowie, to chcecie, żeby ten wasz system, na którym tyle zarabiacie, funkcjonował? To pieniądze dla Polski, które się w Polsce należą. Jak nie, to wypowiadamy KPO. Gdybym ja był premierem, sekundę bym się nad tym nie zastanawiał. No ale no, próbujemy przekonać do tego naszych partnerów z Prawa i Sprawiedliwości, że warto tak zrobić. I ostatnia sprawa, bo była mowa o prorosyjskości niektórych ugrupowań. Jest nowa odsłona takiej opowieści, że to PiS i prawica jest w Polsce prorosyjska. Podobno nagrania w Sowie i przyjaciołach zorganizował rosyjski wywiad, potem sam je kupił, to się nic tam przysłowiowej kupy nie trzyma. Co pan odpowie, panie pośle, na takie kolejny raz, bo wcześniej pan plenotitulo Piotr Pytel coś takiego wyplatał. No to znaczy tak, to znaczy to pamiętajmy, ja nie wiem oczywiście, gdzie co nagrywają, nagrywa Rosja, bo nie mam z nimi żadnego kontaktu. Natomiast no wiem jedno, że jeżeli politycy Platformy mają do kogoś pretensje w sprawie tych nagrań, no to przypomnijmy. Sami sobie wybrali miejsce, mieli wtedy aparat państwa, który może wszystko zabezpieczać. Te rozmowy są prawdziwe przecież, a nie są nieprawdziwe. No w związku z tym, jeżeli mają do kogoś pretensje, to powinni mieć do siebie. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Eurodeputowany dziękuję Patryk się. Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska, był gościem programu Republika po południu. Kłaniam się, panie pośle. Kłaniam się nisko. Państwa zapraszam na krótką przerwę.